połowie maja premier rządu ludowego Niegasnące Słońce Peru Donald Tusk ogłosił, że niezbędne przygotowania do Euro 2012 zostały wykonane w 100%. I nawet dziura na rondzie Daszyńskiego w Warszawie nie jest w stanie tego zmienić. Wciąż jednak trwają przygotowania polskiej kadry do występów na Euro. W pracę szkoleniową zaangażował się sam premier rządu ludowego, który na wyjazdowym meczu w Rzymie pokazał polskim koko Eurospoko, jak strzelać gole. Tak, dał nam przykład Donald Tusk, jak zwyciężać mamy. Śmiało może śpiewać polska kadra. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!